Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy, w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Sądzę, że wielu z nas miało podobne doświadczenie jak apostołowie z dzisiejszej dobrej nowiny. Zmagamy się przez jakiś czas z trudnościami, których nie potrafimy rozwiązać i nagle rozwiązanie przychodzi samo i zaskakująco szybko, prosto i ponad nasze oczekiwania. Dzieje się tak zawsze wtedy, gdy nasze problemy powierzamy Bogu i mamy wiarę, że Jemu nie są one obojętne. Tematem tej dzisiejszej medytacji jest powołanie uczniów. Już przy pierwszym spotkaniu Jezus wywarł na nich tak ogromne wrażenie, że zostawiają wszystko i idą za Nim. Doświadczają, że Jezus jest kimś wyjątkowym, ale jeszcze nie wiedzą, jak bardzo. Nie wiedzą, że jest Bogiem. Apostołowie są na pierwszym etapie uczniostwa, na etapie fascynacji Mistrzem. Przebywają z Nim dłużej, obserwując Jego zachowania, gesty i słowa, poznają Go lepiej. Ale jeszcze niewystarczająco, aby zrozumieć, kim Jezus tak naprawdę jest. To zrozumienie przyjdzie znacznie później, w dniu zesłania Ducha Świętego. Zostawili wszystko i poszli za Nim. Aby pójść za Jezusem, tak naprawdę trzeba zostawić wszystko. To znaczy, nic w Twoim życiu nie może być ważniejsze od Niego. Jezus musi stać się numerem pierwszym. Dokładnie do tego chce nas dziś zachęcić Ewangelia. Dołączmy do apostołów i rozpocznijmy fascynującą przygodę z Jezusem, ale wpierw wszystko inne zostawmy, czyli przesuńmy nasze priorytety, aby to Bóg i Jego zdanie było najważniejsze.